Lubisz ten kanał? Zasubskrybuj go. Dziękuję Ci. No cześć Wam, drodzy widzowie. Dawno nie robiłem niczego na zewnątrz, no a muszę Wam jakieś sprawozdanie zdać, nie? Z tego, co się u mnie dzieje. No jest, słuchajcie, koniec listopada, za chwilę grudzień. U mnie w ogródku, no już widać jesień, to już widać mocno. Tu się mocno przyrzedziło, zaraz Wam to pokażę. Odwrócę tylko kamerę, muszę zejść po dwóch schodkach. No to jest mój ogródek w ziemi, co tu rośnie. Wczoraj tutaj wyjąłem, jak się to nazywa, parsnip, to jest pasternak. Pasternak, ponieważ parsnip, tak się nazywa ta nazwa, parsnip to jest takie zastępstwo pietruszki tutaj w Stanach ogólnie. Pietruszki korzennej się nie kupi, ale kupicie pasternak i on doskonale zastępuje korzeń pietruszki w zupach. Poza tym jego liście są dość smaczne, można je używać do sałatek, ale można też dodawać do soków. No te niech jeszcze sobie rosną, tu jest jakiś następny, tutaj wysiałem ich później trochę więcej, więc coś tam jeszcze będzie tego pasternaka, on tu będzie rósł chyba do wiosny. Co tu jeszcze są? Selery naciowe, brudne, bo się chyba gdzieś tam pochlapały przy podlewaniu. Tu jest kolejny seler naciowy. O, naciowy, a on ma duży korzeń też. No ale tutaj już jest jesień. Jakiś jeden burak się ostał. Bardzo dużo oregano. Jedna pietruszka, druga pietruszka. Tu pietruszka. Trochę bazylii. Bazylia już obleciała. O, pełno liści bazylii. Widzicie to? Jest szałwia. Są selery. Selery korzenne. To jest papaja. Myślę, że nie przetrwa, bo tutaj już trochę chłodu było i liść jej przymarzł. No niestety, papaja musi mieć plus. Inaczej się nie da. Tu ta pokrzywa, która narobiła tyle hałasu na kanale moim. No ale pokrzywa tutaj nie powinna rosnąć dziko, bo jest rośliną inwazyjną, nie pochodzi stąd. I dlatego ja mam w skrzyni. Zabija ją niestety mięta. No, mięta jest bardzo inwazyjna. Mięta żyje tutaj w Teksasie naturalnie. No i zobaczcie, jak się rozrasta. No, tu muszę to coś z tym zrobić, dlatego że pokrzywa zginie. Tu jeszcze jest orchard, albo inaczej mówiąc botwina, jakiś jeden buraczek, no i takie resztki pietruszki, jest lubczyk, to wszystko na zewnątrz, jest lubczyk, który no, na zimę będzie żółknął i to potem odbijał z korzeni, no i tam jeszcze jeden lubczyk, reszty już nie ma, no ale tutaj zobaczcie, to jest hydroponika. I w tej hydroponice wszystko rośnie, no jest dżungla, powiem tak. To są sałaty. Ja z tych sałat obrywam co trochę liście, a one dalej rosną. Te wszystkie młode są bardzo smaczne, te starsze już będą gorzkawe. Jakieś selery naciowe. Tu chyba jeszcze papryka nam zaowocuje. Ma kwiatki. Coś z tego chyba będzie, o ile nie przyjdą mrozy. No i tutaj następne naczynie z roślinami, trochę tam jest selerów naciowych, to jest seler naciowy, trochę jeszcze ich będzie do soku, no i to jest boćwina i buraki, tu to nie jest burak, to jest boćwina, to też jest boćwina, mimo że takie czerwone, a to jest burak, tam jakiś mały buraczek jest i to resztę te zielone to też są boćwiny, tylko inne odmiany. Problem jest z temperaturą, bo jak będzie temperatura na minusie, ja tutaj muszę coś z tym zrobić. No jeśli będzie bardzo na minusie, to nie dam rady. Mam taki grzejnik, zaraz Wam go pokażę, mam taki grzejnik, który daje radę podwyższyć temperaturę gdzieś o 5-8 stopni. No i
sprawdził się. Jak gdyby temperatura spadła do minus tam 2-4, to on da radę nagrzać tak, żeby było powyżej zera, będzie gdzieś plus 2, plus 3. To też jest zimno, ale nie zamarznie woda i roślinki przetrwają. No ale zobaczymy jak to będzie. Tu są młode sałaty nasadzone, młode selery naciowe, tu wyrasta boćwina spod spodu. To są pomidory, tak, ale z tego nic nie będzie, za późno je posiają, one bardzo mało, bardzo słabo rosną w tej chwili. No i na dole jeszcze trochę nowalijek, boćwina, buraki i boćwina. Dużo boćwiny używamy, bo ona się nadaje genialnie do soków, ale też lubię takie ziemniaki, masz potato to po polsku, ziemniaki ubijane? Nie, jak się to nazywa? Zapomniałem. Słuchajcie, i do tego dodać właśnie boćwiny, ale musi być podgotowana, żeby te łodygi nie były za twarde, to lekko podgotowana, potem dodana do tych ziemniaków, albo przepuszczona przez praskę, albo tak, wiesz, tłuczkiem, trochę masełka albo skwarek, lepiej masełka, i przepyszne, bardzo to lubię. No i tak, w tym ogrodzie, słuchajcie, grudzień już przed nami, cały rok za nami, jak to podsumować? No gdyby nie patrzeć na kanał, tylko na moje obejście tutaj, na to jak się żyje, to powiem, że ten rok był fajny, łaskawy. Ominęły nas duże burze, bo w ostatnich 3 latach przeżywaliśmy bardzo duże burze z gradem. Ja mam auta pokancerowane, poniszczone od gradu. Na szczęście nie zniszczyło mi dachu ani okien, ale w tym roku nie było takich burz. To z jednej strony na plus, z drugiej strony trochę słabo, bo nie ma wody. Ja wybiorę się za chwilę z żoną na spacer, pójdziemy nad jezioro zobaczyć, czy tam coś wody przybyło. Chociaż powiem wam, że nie sądzę, mimo że cały miesiąc był mokry, cały miesiąc padały deszcze, to ja wiem, że tutaj potrzebne są takie ulewne deszcze, które zbiornik napełnią w 3 miga. Inaczej ta woda szybko paruje przy tych temperaturach, no i niestety się nie napełnia. Dzisiaj mamy na zewnątrz, w tej chwili mam 23 stopnie na termometrze, ale odczuwalna jest tak 27-8. Ciepło. Jest ciepło. No, widzę, że mi się tam coś przekręciło. Ja tam porzeczkę dostałem, muszę. Tu mam z tyłu jeżynę, jagodę amerykańską i porzeczka, ta ostatnia malutka, ale przewróciła się osłonka. Więc wracając do tych podsumowań, rok dobry. Ja w tym roku, słuchajcie, uzbierałem niesamowicie dużo ogórków. Tu właśnie w tym miejscu aż do końca rosły same ogórki. I praktycznie od połowy czerwca do końca sierpnia, właściwie połowy września, zbierałem ogórki non-stop. Właściwie nie było sensu robić sałatek z czego innego, tylko ogórek to podstawa i do tego jakieś dodatki. To było super. Co jeszcze fajnie rosło? Okra. Okra mi obrodziła w tym roku. Już jej tutaj nie mam. Jest taki jeden kijek został tylko. Okra fajnie rodzi, bo ona nie rodzi od razu, naraz wszystkich owoców, tylko wypuszcza pojedyncze. Na przykład pierwsze dwa, potem następne dwa za 2-3 dni, potem następne dwa. I możesz mieć cały czas jako dodatek do zupy, do jajecznicy, do drugiego dania. Może być okra sama, taka podana na gęsto, zapieczona w piecu. Bardzo lubię to warzywo. No i udały się botwiny, seler naciowy. To tak, super. Jakieś tam zioła, natomiast zupełnie w tym roku zawiodły pomidory, zupełnie. No powiem wam, że ja nie wiem, czy ja miałem 2 pomidorki, może nawet nie, nie pamiętam, nie wiem, musiałbym żonę zapytać, ale to jest chyba efekt tego lata, bo w zeszłym roku było odwrotnie. Nie miałem ogórków, a miałem dość dużo pomidorów. I pomidory były do 15 grudnia. Także udało się to. No, będę tą hydroponikę dalej trzymał, muszę troszeczkę ją
przerobić, bo już doświadczenie mi mówi, że pewnych rzeczy nie mogę robić latem, tym głębokim latem. W styczniu już będę siał, już będą nowe buraki, nowe butwiny, będą już posiane pomidory na świeżo, bo myślę, że w marcu już będę miał pomidory do zbioru. Tu już będzie ciepło w marcu. Luty jeszcze nie, ale to będzie wszystko w hydroponice, a potem się to wystawi na zewnątrz. A buraki pójdą do ziemi i cała reszta do ziemi. O, jeszcze doświadczalnie posadziłem kilka kartofli. No i powiem wam, że zbiór był. Gdybym tak obsiał jakieś pole tym, to nie, z jednego krzaka zebrałem tak 8-10 kartofli. Ale to był tylko eksperyment. Nie, na pewno nie będę uprawiał kartofli. To taka ciekawość, ja się lubię sprawdzać. Dobra, a teraz pójdziemy z żoną na spacer nad jezioro i tam dokręcę resztę. Trzymajcie się. Wychodzimy na spacer. U nas są jeszcze dynie, trzeba je obrobić. Trzeba by z nich jakieś zupy zrobić, nie? Oczywiście, zrobimy. No idziemy na spacer, wychodzimy. Fajna pogoda. Nasz sąsiad przyjechał. Widzimy go tam w krzakach, jego samochód, no ale cóż, potem go zaprosimy na kawę. Idziemy w tą stronę. No, już idziemy. Będzie wiał wiatr. Niestety nie wziąłem sobie mikrofonu zewnętrznego, więc przepraszam was za to, ale chcę wam pokazać okolice. Tutaj są... Idziemy taką tylną drogą, która jest za naszym domem i stąd będzie widać... Ten pierwszy to jest dom sąsiada, a tamten taki... Jak to nazwać, pomarańczowo-miodowy, to jest nasz domek z oddali. No widać jesień. Widzicie te, tam jest dąb. Nie, to nie jest dąb. Nie wiem co to jest. Taka biała kora. Ale tutaj są chyba dęby. Tu też dęby. Można spotkać takie drzewa i takie krzewy tutaj, które dają ten efekt, że wyglądają tak jak polska jesień. Tam daleko też widzicie piękne, kolorowe, żółto-pomarańczowe drzewa. No, jesień się zaczyna właśnie tutaj w grudniu. Tu mamy następny domek, tu jest dom sąsiada naszego, no niestety sąsiada, który jest sparaliżowany, ale czasem się spotykamy, przychodzi do nas. Tutaj kolejny dom w budowie. Tu dopiero widzicie, są drzewa powalone, wycięte, tu się w tej chwili chyba porządek będzie robiło jakiś. Tam kolejny domek i to jest wszystko nad strumieniem, tylko strumienie w rozumieniu teksaskim to jest miejsce, gdzie może płynąć woda, ale wcale nie musi. Inaczej mówiąc, jak przyjdzie burza, to tędy przewali się ogromna masa wody. No dobra, to teraz idziemy dalej. Będziemy musieli się chyba przez to błoto jakoś przedostać, bo jest po deszczach. Temperatura jest przyjemna. Lucyna mówi, że gdzieś 25, 6, może 7 stopni. Tu jest kolejny domek na podwyższeniu. Tu za chwileczkę będziemy mieć inny domek. Jest ciekawy, aczkolwiek no, małżeństwo z dziećmi trochę za małe. Oni nie mają dzieci chyba, nie? Chyba nie. Za chwilę wam pokażę budowę innego domku, też ciekawego. Widzieliśmy tą budowę od samego jego początku. A ten tutaj jest tak. Po lewej i po prawej stronie jest prawdopodobnie sypialnia. I łazienka. Łazienka i pokój i łazienka, a w środku jest living room z kuchnią. I tyle. Natomiast tutaj, zobaczcie, to jest nowy dom, który był postawiony nietradycyjną amerykańską metodą z tak zwanych 2x4ów, tylko z grubych belek, widzicie to, i wypełniony w środku płytami, ale to nie były takie typowe płyty OBS, OSB, nie wiem co to jest za płyta, to było wszystko wzmocnione, ocieplone, okna na dole i w środku jest, jak na wejściu tutaj jest front, jest duży salon aż do dachu, a potem jest taki loft, takie podwyższenie, taka antresola. O. No ciekawy, nieduży. To będzie miało ze 100 m2 mniejszy od naszego.
trochę, no dobra, idziemy dalej szukać oznak nawodnienia terenu. Okej, trochę mi zeszło, ale teraz weszliśmy do lasu kolejną drogą. Idziemy w tą stronę. Tak wygląda las w Teksasie. To jest cedr, tu jest cedr, to są cedry. Nie wiem, czy tu znajdziemy jakiegoś dęba. No, dęby są tam wysoko, widzicie, to jest dąb. Jest tam jeden taki duży. Z reguły te dęby są małe tutaj i one są zimozielone. Czyli całą zimę mają zielone liście. Dopiero te liście zostaną wypchnięte na wiosnę przez nowe liście tego dębu. Tutaj jest rancho za tym płotem. To rancho jest tak wpisane w te działki, w tą dzielnicę, jakby w jego środku. I jak się pójdzie drugą stroną tego rancha, no to widać tam zagospodarowanie tego na terenie rancha. Prawdopodobnie właściciel pozwolił na budowę innych domów lub też może sam je wybudował i je wynajmuje, ale mieszkają tam inne rodziny też na terenie tego rancha. Dobra, za chwilę dojdziemy do skrzyżowania i pójdziemy... No, ładne drzewa, tak. I pójdziemy zobaczyć, czy jezioro ma wodę. A tutaj nie wiadomo, bałagan. Nie wiadomo, czy to jest tylko trailer, który będzie służył na czas budowy, bo tu jest jakaś szopka. Tu się nic nie działo długo na tej działce, ale najgorsza sprawa jest, ja myślę, że postawili trailer i będą mieszkać i w takim bałaganie, jak tu jest. No niestety, nie trzyma się tych restrykcji, bo tu są restrykcje. Nie wolno stawiać takich trailerów do mieszkania i nie wolno stawiać mobile home, czyli te domy, które się przywozi na kółkach, które są o pojedynczej grubości, czyli mają jeden tylko taki segment. Muszą być dwa równoległe segmenty, żeby to wyglądało na dom. No ale cóż, każdy chce żyć. To nie jest taka piękna dzielnica jak u Dagmary, bo tam jest dość luksusowo, to jest zamknięta dzielnica. Ta dzielnica jest otwarta i każdy, kogo stać na taką działkę, może tu przyjechać i kupić. Restrykcje, jak widzicie, są, ale chyba są dość słabe, no bo wielu ludzi tego nie przestrzega. No może niewielu, tak 10% nie przestrzega tych restrykcji. No i tym samym jakby no, powstaje bałagan i brud. Okej, zobaczymy, co tam w jeziorze. Pójdziemy, Lucyna, tędy. Zanim tam zobaczymy widok z dala, to choć pójdziemy na groble, dobra? Wejdziemy na groble, czyli na właściwie to na tamę tego jeziora. Bramka jest zamknięta, ale bramka nie ma płotu, więc damy sobie radę. Okej. No i przejdziemy dalej. Tu jak chodziliśmy latem kiedyś, to powiem wam, że rosły jeżyny, krzaki jeżyn na tej grobli. Tu dalej jest rancho, to też jest to rancho, o którym tam wspominałem. Dalej jest płot rancho. No, jezioro puste. Podejdziemy dalej trochę. Tu widzicie. No niestety nie ma wody. Tak to jest. Mimo, że miesiąc był dość mokry, to jest tej wody jak się to mówi? No, trochę za mało. Piękne kolory, jak kot napłakał. Tak, jak kot napłakał. Piękne drzewa. Szkoda, że nie ma wody, bo tutaj jak jest woda, no jest po brzegi, to jest pięknie. Są wtedy tutaj łodzie, rybacy łowią, no ale jest jak jest. Okej. Ścieżka wydeptana, czyli ludzie tędy chodzą, no bo jest trochę takich, którzy łakną spacerów. No i tu macie pełny obraz tego jeziora, który...
które jest puste. O, lucyna dojrzała, troszkę wody, kapka jest, widzicie to? Tam w dole, no jest, jest łódka porzucona. Ta łódka spłynęła naturalnie, jak woda odchodziła. No i pusto. I pusto. I pusto. Tam widzicie kamienne brzegi. No to woda dochodziła, tam widać zresztą od góry tych kamieni gdzieś na 30 cm to tam dochodziła woda. I tu jest tama, my idziemy po tamie i z drugiej strony też jest mała tama. Taka naturalna, ta jest usypana, a tam za tą naturalną tamą jest drugie mniejsze jezioro. Jezioro, nawet trudno to nazwać jeziorem. W Polsce by się to nazywało stawem. Ja pamiętam, że u nas w Knurowie no nigdy nie mówiliśmy na coś, co jest tej wielkości jezioro. Mówiło się zatopisko albo stawy. Idziemy na zatopisko albo idziemy na stawy i już wiadomo było, gdzie mam iść. Tutaj jest las na rancho za nami. Dość nisko widać wierzchołki drzew, ale jest taki duży upad gdzieś, myślę 10 metrów w dół. Jeżyn nie widzę, wiesz? Nie wiem, gdzie te krzaki były. To znaczy, owoców już nie będzie, to ja wiem, ale szukam krzaków. Drzewa w stylu podobne do jakiejś osiki, czy czegoś takiego podobnego, nie wiem co to jest. I pnącza. No i jeszcze raz widok na jezioro, którego nie ma. Tutaj po lewej jest jeszcze mnóstwo działek do sprzedania i pewnie to wszystko będzie kupione i zagospodarowane. A trochę szkoda, bo ale ludzie uciekają z miasta. Ludzie w tej chwili nie chcą mieszkać w mieście. Co bardziej światli i bogaci, no to szukają na obrzeżach San Antonio bliżej miasta, a ludzie, których nie stać. A co to jest? Wygląda jak bawełna, ale to nie jest bawełna. Fajne. A ludzie ubożsi kupują w takiej okolicy jak nasza. O, tu jest ten upad, ten nasyp. No i tam za są kolejne działki. Nie wiem, czy ja bym chciał się tu budować. Jakby się tak tama przerwała, to ta cała woda, której nie ma, by spłynęła tam. Okej. Jeszcze raz brzeg. Piękny, kolorowy, jesienny brzeg nad suchym jeziorem. To jezioro ma jakąś nazwę, nie pamiętam w tej chwili. Woodland. Jak znajdę, to wam dam tutaj w napisach. To co, wracamy? Dojdziemy do końca, tak? O, pokażę wam wodę. Trochę zostało. No ta woda tutaj była przez dłuższą część lata. W sierpniu wyschła całkowicie. Teraz trochę się napełniło. No ale widać, że mimo, że deszcze są, że jest mokry miesiąc, to nie starczyło tej wody. Ona po prostu bardzo szybko paruje i wysycha przy tej temperaturze. Tu widać ślady zwierząt i to jest tak pomieszane, bo to są jelenie albo sarny, ale tu jest duży ślad, wygląda albo dużego psa, ale może to być też bobcat, czyli ryś, amerykański ryś, albo
No nie, na czarną panterę to jest trochę za mały. Raczej ryś. Mówiono to czarna panterna, lew górski, ale wiecie o co chodzi. Czarna pantera. No i doszliśmy do końcówki. Tu jest taki kanał przelewowy. Jeśli wody byłoby za dużo, to tym kanałem ta woda się przelewa. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, ale podobno była taka historia, że tu tym kanałem woda się przelewała, kiedy rok był bardzo burzowy i deszczowy. Mamy skały, urwisko skalne i tam na górze już są domy. Nie widać ich stąd, ale to jest kolejna dzielnica. To jest ta sama dzielnica, tylko inna jej część. Tu są ślady psa. Tutaj sarny. No i mamy jasne reguły. No camping, no campfires, no littering. No nie można tutaj zrobić wielu rzeczy i ja się wcale im nie dziwię. Co ty mówisz, Rycynko? Ptaki. Szkoda. Szkoda, że nie zdałem rady sfilmować. Wiesz co, my tu musimy kiedyś przejść, zaprosić Ewę albo Krystynę i przejść się razem. Myśmy tu już szli. To jest długa trasa, idzie się chyba 2 godziny i można obejść całe to osiedle. Tak, gdzieś je słychać. Jak dzięciu. Ale nie wiemy co to jest, bo ich nie widzimy. O, poleciały do wewnątrz. Tak, to są dzięcioły. To są dzięcioły. No, teksaskie. To nie będą takie same jak nasze. Tu dzięcioły sobie upatrzyły ołki. Lubią ołki. A w Arizonie dzięcioły sobie upatrzyły, ale to są inne dzięcioły. Upatrzyły sobie kaktusy saguaro. Odchodzi tu stąd jakaś uliczka i kolejny bałagan, zobaczcie. O, jakiś zbiornik paliwowy, fotel. No niestety. I teraz pytanie, czyja to jest odpowiedzialność? Nie? Jeden, drugi, trzeci fotel. Mamy mes, mamy bałagan. Wszyscy zamykamy na to oczy. Ci, co wyrzucili, mówią, że to nie oni. My udajemy, że... No trochę mówimy, że nas to denerwuje, ale co, to nie ja. No i tak zaśmiecamy ten świat. Tu jest dom, który już dawno zbudowany był 2 lata temu chyba. Tak. I tak naprawdę ten zielony kolor to nie jest jeszcze kolor. To jest po prostu płyta, która nie jest pomalowana. Była fabrycznie pomalowana, o tak. Nie jest gotowy. Pewnie zabrakło kasiory. No, jeszcze nie ma drzwi garażowych, to, czyli to już tak to się będzie niszczyło. Nie otwarty, nie ma drzwi. Dobra, wracamy. Tak. Mhm. Wracamy, bo sąsiad przyjechał. I na kawę. No i na pewno będzie chciał z nami wypić kawę. No to uhonorujemy to. No tak to wygląda ten dom. Chyba ten dom to jest po prostu garaż na dole. Tam nie ma nic więcej. A u góry ma być mieszkanie. Ciekawa koncepcja. Ja bym takiej nie chciał. No i chyba u góry są 2 piętra. Czyli takie poddasze i pierwsze piętro po polsku. Po amerykańsku 2 piętro. No dobra, wracamy. Piękny dom, słuchajcie. Ten dom ma no co najmniej 200 lat. Tak myślę. I nie jeden Indianin tutaj pod nim odpoczywał. Trzeba szanować takie drzewa, kochać je, dawać im energię, bo one nam dają też to, co mogą. Cień, żołędzie. Dobra, wracamy. Już wracamy do domu. Tutaj się buduje nowy dom zupełnie. Jeszcze nie mieszkają w nim, kończą go. No to będzie taki dom luksusowy. Myślę, że takiej kategorii i wielkości jak u Dagmary czy w San Antonio w niektórych dzielnicach. A teraz idziemy na pocztę.
A to jest nasz system pocztowy. Trochę to inaczej działa niż w Polsce, a niektóre rzeczy są podobne. Słuchajcie, jest tutaj chyba na 100 domków tych skrzynek pocztowych i są tak. Te małe skrzynki to są skrzynki na listy i na małe przesyłki. Natomiast te duże skrzynki to są skrzynki na paczki. I o, co my tu mamy? O, nowe klucze, ok. Tam w tym systemie pocztowym, w tych skrzynkach jest oprócz tych na listy i osobno na paczki. Jeśli paczka przychodzi, to wy dostajecie tylko klucz do skrzynki pocztowej tam na listy i otwieracie sobie, jest pokazany który numer, otwieracie sobie swój box. Duża paczka jest w dużej skrzynce, mała paczka w małej skrzynce, ale jest też jeszcze w każdej takiej kolumnie specjalna skrzynka na wysyłkę, czyli możesz tutaj zostawić swoje listy, swoją pocztę. Duże paczki, no niestety, ale to trzeba albo zawieźć na pocztę, albo w takie specjalne pocztowe boksy, które stoją na stacjach benzynowych, przy różnych serwisach, i jak ją opiszesz dokładnie, tylko wrzucasz do tego boksa i paczka idzie. Masz już ją opłaconą. Ok, jesień wkoło mojego domu. Ja już jestem pod domem. Zrobiliśmy z wami dzisiaj krótki spacer. Bardzo wam dziękuję za to, że zechcieliście być ze mną na tym spacerze. No i co? Kocham was. Trzymajcie się i do następnego poradnika. Pa!